Siema ziomki ziemale witam Uksantora na kanale w grze Zombie Island w czwartej części z misji Legenda Zombie Tdy, czwarty film z tej, mis z tej serii misji i od razu zacznę szybciutko. Tutaj jest misja Tajemniczy Profesor, klucz do rozwiązania zagadki Zombie Tydy to ogromny wkład w rozwój historii. Profesor postanowił zachować część dla siebie świetnie i już posoliłem, bo przy okazji musiałem solić do zadań codziennych tutaj jest zbież, wymień morską kolekcję to, to jest bardzo łatwe a odrobinkę trudniejsza, ale też banalnie łatwe jest sprzedać z magazynu wszystko co możesz ja tu przy okazji coś tam sprzedawałem bo było potrzebne chyba do misji tak więc wystarczy, że sprzedam 700 czegoś a to coś to najlepiej złom po prostu wejdę na Wysypisko, yy, 7 razy tutaj kliknę, bo mam tak dużo złomu, że zaznacza mi się po, po 100. Dobra, i pę, proszę bardzo, pięknie zaliczyło. I tutaj wystarczy jeszcze tylko zebrać tą morską kolekcję i to zadanie zrobię. Wymienię sobie 30, proszę bardzo, i pę. Misja tajemniczy profesor Mam teraz o czym pisać w pracy, jak spędziłem lato. Szkoda, że profesor odjechał, ale obiecał wrócić. I trzy, po, po dwie sztuki z trzech części Halloween, akurat tych mioteł to mam strasznie dużo, za dużo. Nigdy mi ich nie brakowało. No ale to, to dobrze. Dobra, podzielić się i idziemy dalej z misjami. Dalsze misje to jest pamiątki. Dobrze jest wrócić do domu, zwłaszcza gdy jest o czym opowiadać znajomym. Tymczasem w szkole mówi się o kolejnej ekspedycji. To nie koniec przygód. I jest najwyższy czas obejrzeć przywieziony trofea. Otwórz konika morskiego. 3 sztuki. I otwórz fioletową muszlę. 5 sztuk. I otwórz pomarańczową muszlę. 5 sztuk. No dobra, to muszę przejść do wartościowych i poszukać tego. Przejdę na sam koniec, bo one nie będą na początku na pewno. I otworzę sobie po 5. Chociaż nie, koniki były po 3, tak? Na pewno. I jeszcze e, taka długa muszelka i taka pomarańczowa po 5. Dobra, bo jeszcze są inne. Jeszcze jest taka muszelka, ale tej nie miałem otwierać, czyli e, po 5. Proszę bardzo tu, tu wybradałem narzędzia do czyszczenia, warto, warto, warto to otwierać, narzędzia do, do kopania następnych wysp, no, 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 no a póki jak się ma mało, to warto dobra, i teraz pamiątki znajomym bardzo spodobały się pamiątki, profesor też nie zapomniał o nagrodzie i dostałem 5 zombie dolcy dziękuję bardzo, nagroda miła i podzielić się. Dziękuję. I następna misja jest... Długo oczekiwany list! To list od profesora. Zagadki wymagają odpowiedzi. Mój przyjacielu i znów potrzebuję pomocy. Bądź gotów na mój przyjazd. Oto lista. No i jest, zdobądź skądś Liny. To jest... No mam nadzieję, że mogę z kolekcji, bo dużo bo łatwiej z kolekcji wolałbym wilczego ku nie marnować. Yy, Wykop znajomych bozon Man na na, na 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 Ale ja mam na to prosty szybki sposób, bo mam jednego zakopa, na którym mam buta. No więc to będzie chyba naj, to będzie najtrudniejsze, Czyli od razu sobie wpiszę może e, zakop na listę i pójdę do zakopa 7. Proszę bardzo, Zakop 7 jest tutaj. Ostatnio jak byłem z Karavelą, to sobie na Zakop 7 e, bucika po prostu pięknie zdobyłem. Czasami może się zdarzyć, że jak się pokopie buta, to nie wykopie żadnego bozonu. I to byłby peszek w tym przypadku. No ale zobaczymy, jak w tym przypadku oczywiście będzie. Zaraz zobaczę, jaki efekt będzie po pokopaniu tego. Butka, teraz muszę niestety poczekać. No i zakop 7 pokopany. Niestety u mnie coś dzisiaj internet słabo działa bardzo słabo. Miałem podczas kopania błąd połączenia. Dlatego zakop 7 już jest na szaro. No ale jest pokopany. Yy, po prostu uruchomiłem gier ponownie. Błąd połączenia to trzeba grę uruchomić. A zrobiłem tak 5, że yy, momentalnie jest, wy nie widzicie różnicy, no ale bozon, mam nadzieję, że się wykopał. Tak, wykopał się bozon i mogę stwierdzić e, w planetarium ile bozonów się wykopało, bo miałem bozonów 200... O, już nie pamiętam. Czekajcie, miałem 260, wymieniłem 15... E, tu, 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 tu. A zresztą, może jeden, może sześć. E, już teraz, kurczę, nie chce mi się liczyć. Ale dobra, ta misja jest zrobiona, ten najtrudniejszy etap zrobiony. Teraz jest wykonaj włókno węglowe w elektrowni jądrowej. No to to jest tru y, trudniejsza część. E, 15 włókno węglowego. To ty mówiłaś chyba o tym, nie? Że tu miałeś 15 zrobić. No, 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 to ty to robiłaś już. O, to tak. E, bo Zmorka miała takie zadanie. Dobra, 15 włókna węglowego, to sobie podpatrzymy, ile tu trzeba e, waty. 5 razy 5 to jest 25, czyli potrzebuje 75 waty. Kolejny etap to właśnie wata. 75 waty potrzebuje, to jest 70 razy 2 to jest 145, 140, 150 papieru potrzebuje zrobić. No dobra, ja tu prościej będzie, jak sobie wyjdę z pełnego ekranu i sobie kliknę 150 i tu już pójdzie, już autoklikerem to zrobię, 75 w i tutaj nawet nie trzeba autoklikerem, tylko trójklikiem sobie kliknę, bo to idzie tak łatwo. 15 PM, pięknie zaliczone to jest, i jeszcze zdobądź skąd liny. Ciekawy jestem, czy kolekcja wiosenna to może być to skądś. Bo mam kolekcji wiosennej pewnie więcej niż Wilczego Ku, jeśli o to chodzi do tych rzeczy. Proszę bardzo. I PM, zaliczyło tut, 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 tut. Długo oczekiwany list. Zgodnie z prośbą profesora, wszystkie materiały z listy zostały odnalezione i przygotowane. Ciekawe, do czego są potrzebne, wkrótce wszystko będzie jasne. Profesor jest już w drodze i dostałem po 35 z każdych narzędzi do czyszczenia. I jeszcze tych złotych narzędzi, które można zabrać z wyspy pirackiej. No, są takie, które się kupuje za dolce normalnie na wyspie pirackiej. Tam się kupuje złote wtedy. No i jest kolejna misja. Po przybyciu profesor od razu przyszedł do rzeczy. Ten mechanizm pomoże nam dostać się do zombie tydy. Misja kolejny krok. Otwórz skrzynię po drzewach owocowych. No niestety. Miałem już tutaj w, legend... w zagadce upsa też ze skrzynkami owocowymi to... A bo czekajcie, jest 15 skrzynek, tak? 15 drzewek postawię i załatwię tą sprawę. Pomóż, pomóż znajomym nawieść ich drzewa owocowe. Nie, no tego niestety nie zrobię, bo już dzisiaj byłem u znajomych i to kupię, oczywiście, za dolce od razu. Tak. E, niech będzie, że teraz od razu kupię, bo e, tu niestety to nie jest możliwe już, bo naprawdę odwiedzałem na pewno więcej znajomych i nie mogę, ale mm, to jest trudne, ale zrobię to. 15 drzewek, tak. Najlepiej, jak posieję na e, wyspie dużej choinki jakieś dobre drzewka, z których naprawdę dobre rzeczy lecą. Na przykład kolekcja piracka, czyli będą to drzewka czaszeczki. Co, prawda, mam ocz czaszeczek więcej niż ocznych jabłek, ale jest tego tak dużo, że różnica nie jest znacząca. No chociaż mandarynki, by była kolekcja wiosenna. Tak się zastanawiam między kolekcją wiosenną a piracką. No dobra, ale niech będzie ta piracka. Teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 13, 15. Proszę bardzo. I teraz to tylko trzeba po prostu ponawozić <grym> 25 razy. Czyli znowu czeka mnie pauza. Was, pauza, was, was, to nie czeka pauza. Mnie czeka dłuższa pauza, bo muszę to po prostu po, porobić tyle razy. I już w końcu mam 24 na 25 czaszeczek. Ciekawe, ile tych czaszeczek mi przybyło? No, trochę przybyło. Mm, dobra, nawozów to ja mam naprawdę dużo, nie mam problemu z nawozami. I nawożę ostatni raz te tutaj oto E, czaszeczki i zbiorę od razu. Wyjmuję pustelnika. Jest tutaj za zapasowego pustelnika mam do zbierania właśnie e, skrzynek z drzewek. I bo tu nie mam pomocnika. Tutaj sam zbieram, więc e, niech to pustelnik pięknie pozbiera. I można przy okazji zobaczyć, że tu wypada pięknie. Yy, kolekcja, głównie kolekcja piracka jest tu najważniejsza, ale leci też kolekcja kompa. A co? Kolekcja kompa, przy okazji, kolekcja młodzieżowa, ale najbardziej cenna, właśnie kolekcja piracka. Chociaż kolekcji kompa też nie. No, znaczy kolekcję kompa można sobie wykopać yy, z dwóch dekoracji, które są, znajdują się na wyspie yy, marzeń. To znaczy. Nie, chmur jest trochę więcej niż tego słonika, ale słonika łatwiej. Dobra. I co? A, to tu. O kurde. 14 tych drzew miałem. Ha! Ale jaja. Dobra. 14 drzewek zasiałem, źle policzyłem. To jeszcze jedno. To tak zrobię szybciutko, to ja będę nawoził. Nawieść, To już ja będę ręcznie robił. Nawieść, zbierz. Na Nawet dużo szybciej niż samolotem to się robi na jednym działku. <gry> Zmorka mówi, że mógłby być błąd gry. Może rzeczywiście było tak na kucharzach, że jak się gotowało na kucharzach coś do misji to rzeczywiście nie zaliczało i tutaj e, no już e, ja bym musiał sprawdzić na filmie czy rzeczywiście ja sobie posiałem, liczyłem do 15 i posiałem 14 drzew czy rzeczywiście 15 czy do misji nie zaliczyło ale dobra tak czy inaczej e, z jednym drzewkiem to było banalnie łatwe jedno drzewko e, zebrałem zrobiłem i jest zaliczona ta misja a teraz po prostu muszę pójść do kucharzy Ugotować sobie 20 heli. A kucharzy mam 15, bo wyczyściłem sobie wszystko. Również dekoracje niepotrzebne, tak jak diamentowa dziewczynka i, i żołnierzy, który uznaję za niepotrzebny. I no, lili czosnkowe oczywiście mogę mieć więcej, ale dobra. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19,20 kliknę sobie, żeby już przypadkiem tutaj nie nastawić więcej heli. Ja sobie oczywiście na noc nastawię 45 heli do gotowania, bo do trofeum e, jest do, do trofeum jednego jest to potrzebne. Dobra, i teraz tu, 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 tu. misja. Kolejny krok zrobiona. Odszyfrując symbole na mechanizmie, profesor bez trudu. Wyznaczył trasę podróży. Dziękuję bardzo. Podzielić się, zbiorę to co tutaj jest. I co mamy następne? Dokończ budowę mechanizmu. A mechanizm mam na wyspie Majów, bo wiem, że to będzie ruletka. Nie byłem pewien, czy można go przenosić, tak więc już sobie postawiłem na wyspie z ruletkami. Dobra. Super bateria! Do ekspedycji przyda się nam najmocniejsza bateria na świecie. Właśnie dzięki mechanizmowi uzyskamy super baterię do nowego batyskafu. I widzę, że już nowy batyskaf dostanę. Dokończ budowę mechanizmu. Zrób w mechanizmie super baterię. Przy okazji mi się tutaj pięknie e, zebrali kucharze, później sobie nastawię. I mamy tutaj ten mechanizm. A ja sobie tutaj tą ruletkę przesunę, bo do filmu potrzebowałem ją wystawić. Ale ona, ona nie musi tutaj być. Dobra. I potrzebuję 25 transformatorów do tego. To najprościej będzie po prostu zrobić wieży, żeby zaoszczędzić kolekcję białego królika. Proszę bardzo. nawet nawet trójklikiem sobie poklikam. Tego nie jest dużo. 25. Proszę bardzo. I wracam do budowy tego. Transformatorów mi brakowało, resztę mam. A więc jest tylko jeden etap budowy. Proszę bardzo. A, wybudowane. Podzielę się, że wybudowałem. I trzeba zrobić super baterię, tak? Do super baterii. Potrzebuję to, co już mam. A, bozony, po Poczuł. No. Trzy bozony muszę zmarnować na super baterię. Ale szklaną rurę już mam, to się robi w, e, w elektrowni jądrowej. ta więc tworzę. Pum. Super bateria! Super bateria jest gotowa. Profesor wyciągnął z taczkę teczkę ze szkicami i powiedział, że wziął pod uwagę wady poprzedniego batyskafu i skonstruował nowy wehikuł. No i dobrze. Dostałem jedną sztukę batyskafu. No trudno było, żeby było więcej. I jest misja. Nowe wyposażenie. Najwyższy czas rozpocząć budowę nowego batyskafu. Ekspedytor 2. I jest. jest. Znajdź w magazyny nowy batyskaf Ekspedytor 2 i umieść go na ojczystej wyspie. Rozpocznij budowę nowego batyskafu. Włóż maskę nurka. to misję jeszcze zrobię. Eee, tylko batyskaf oczywiście sobie... Trzeba postawić na ojczyste nie ma innej opcji. Na szczęście ten batyskaf później zniknie. Aha! Z, po ostatniej misji, co nagrywałem, legenda zombie gdy zbierałem rybaków i e, pustelniokiem zbieram automatycznie e, wiaderka, zaspy. Te, co tak te, co zbiera. O, zakręcę sobie w drzewie miłości. A może wylosuję? Nie, no, 50 doświadczenia. No i ta skrzynka z ekspedytora tego pierwszego, niestety została zebrana razem z wiaderkami z ZASP, no i trudno, niestety nie mogę. No i dobra, teraz tutaj jest rozpocznij budowę, tak, czyli pewnie pierwszy etap. Uuu, a tu potrzebuję 35 włókna węglowego, już 15 mam. 25-30. Muszę 20 zrobić tu, 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 tu. ale to nie będzie problem, bo materiały mam kropelek na szczęście mam dużo Czyli tak ee, po kolei tutaj 20, tak? Na 10 potrzebuję 50, 100, 100 waty. Do waty potrzebuję. Do 100 waty potrzebuję 200 papieru. Ok, to ja sobie to zrobię w prostszy sposób niż klikanie, pojedyncze, proszę, 200 papieru, szkoda tych sekwoi, no ale właśnie na to te sekwoje się przynają. nie, lepiej nie robić yy, bali z sekwoi, z sekwoi, bo tutaj później do tego są bardzo potrzebne, do tych włók włóknień węglowych, no i proszę bardzo, 100 waty, yy, dzięki temu mogę zrobić... Do 35 włókien węglowych. Ale trudna budowa. No no. No, no ale właśnie na tym polega ta gra. Że materiały się zdobywa, ale też dużo zużywa. No. I proszę bardzo, pierwszy etap. Pum, zbudowany to była ta misja. I tylko potrzebuję włożyć maskę nurka. A tutaj czytałem. No wiesz, czas po prostu budowę nowego Expeditor 2, dobra, to już czytałem. Maskę nurka już mam kupioną, albo nie wiem, czy trzeba było kupić nawet, ale mam, bo już była potrzebna. I. pom! Nowe wyposażenie! Profesor przyznał się, że słyszał wiele legend. E, wiele legend miejscu, do którego się. O miejscu, chyba nie dodali o. Legend o miejscu, do którego się wybieramy. Podzielić się pięknie. Przebiorę się z powrotem. Bo ja nie chcę. Tak wyglądać. I jest misja w Nowe Głębiny. Jak zawsze trzeba odpowiednio wyposażyć załogę i o niczym nie zapomnieć. I oczywiście zbudować nowy batyskaw Expeditor 2. Nagroda. Fajna nagroda. Czarna skrzynka Z. Ale ja jej nie będę otwierał. zostawię Zostawiam sobie. Dokonczę budowy Batyskafu Expeditor 2, czyli tej misji nie zrobię, eee, w, tylko zobaczę, co potrzeba do budowy. Hmm, do budowy potrzeba łatwe rzeczy, których mam dużo, ale ze względu na to, że tej misji nie chcę robić, bo nie będę wyruszał na razie na tą wyspę, kończę film. I oczywiście, jak się podobało, zobaczymy się w następnym filmie już na wyspie. Podwodnej mrocznej głębiny, czy jakoś tam. I oczywiście, jak się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału, e, do dołączenia do grupy Ziomki Ziomalek, gdzie oczywiście informacja o tym filmie będzie od razu udostępniona. I oczywiście, zapraszam też do polubienia strony Xantor. I tymczasem kończę. Trzymacie się. Pozdrawiam. Papa! Pa.